Dzień dobry Państwu, dzień dobry weekend. Zapraszam na pierwszą poranną weekendową publicystykę. Bardzo wiele działo się w tym tygodniu. Będziemy z pewnością przez cały dzień śledzić wszystkie te wydarzenia, którymi żyła Polska i państwo przez cały tydzień. Zaczniemy jednak od rozmowy z panem mecenasem. Na naszych łączach jest już adwokat Paweł Szafraniec, Ordo Iuris. Panie mecenasie, dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze. Zaczniemy od sprawy księdza Olszewskiego, bowiem wokół niego toczą się teraz, można powiedzieć, dwie sprawy. Jedna to wczorajsza. Sąd odroczył sprawę zażalenia na zatrzymanie księdza Olszewskiego, a ponadto jego obrońcy 9 dni czekają na uzasadnienie sądu dotyczące przedłużenia o kolejne 3 miesiące aresztowania księdza Olszewskiego. Widzieliśmy wczoraj te obrazki sprzed sądu rejonowego w Warszawie, wychudzonego księdza prowadzonego przez policję najpierw do sądu, później do radiowozu. Posłuchajmy na początek adwokata księdza Olszewskiego, który streścił to, co działo się wczoraj w sądzie rejonowym. Ksiądz Michał dzisiaj składał wyjaśnienia, bardzo obszerne, dlatego Państwo musieli długo, długo czekać, bo rzeczywiście chyba ponad godzinę wyjaśniał całe te 3 dni, czyli ten element zatrzymania. Rozprawa w sprawie tortury wobec księdza Olszewskiego została odroczona na 18 dzień października. Jak sąd argumentował tak odległy termin? Sąd potrzebuje zebrać materiał dowodowy. Okazuje się, że jeszcze nie udało się sądowi doprosić, aby istotny materiał dowodowy, który mógłby rozstrzygnąć, czy to, co opowiadał ksiądz Michał, to, co jest, o czym jest mowa w mediach, o tych słynnych torturach, czy rzeczywiście znajduje pokrycie w rzeczywistości, jakby to klasyk powiedział, czy też nie. No i do tego są potrzebne przede wszystkim materiały wideo, które powinny być dokumentacją, która relacjonuje cały przebieg tych zdarzeń z pierwszych 3 dni zatrzymania księdza Michała Olszewskiego. Panie mecenasie, zacznijmy więc pod względem prawnym rozprawę na ten temat. Odroczone zażalenie na zatrzymanie z powodu niedostarczenia dowodów. I pytanie, kto takie dowody powinien dostarczyć? Czy obrońcy, czy organy ścigania, jeżeli obrona składa zażalenie do sądu na zatrzymanie swojego klienta? Nie, panie doktorze, to nie, piłka nie leży po stronie obrony, ponieważ obrona takim materiałem dowodowym nie dysponuje. Tym materiałem dysponują organy, które prowadziły czynności procesowe w tamtym czasie wobec osoby księdza Olszewskiego. Chodzi przede wszystkim tutaj o zapisy wideo, być może audio-wideo z pomieszczeń dla osób zatrzymanych, jak też ewentualnie ze stacji benzynowej, na której ksiądz Olszewski miał być przetrzymywany w kajdankach, jak opisuje w swoim liście, miał stać na środku sklepu, gdy funkcjonariusze publiczni kupywali sobie hot dogi. Ten w kajdankach miał być fotografowany przez innych klientów sklepu. Rolą obrońcy w tym wypadku jest zgłoszenie ewentualnie wniosku dowodowego. Te wnioski dowodowe zostały zgłoszone, tak zakładam, zostały uwzględnione przez sąd. Sąd wystąpił o odpowiednie zapisy audio-wideo do organów ścigania i do tej pory tych zapisów nie uzyskał. Ja chcę zwrócić, proszę Państwa, uwagę, że mówimy o okresie końca marca. Posiedzenie sądu w tym przedmiocie odbywa się dopiero we wrześniu. Do tej pory, zakładam, że sąd wcześniej wystąpił już z tego, co mówił pan mecenas, o wnioskowane środki dowodowe i w ciągu tych kilku miesięcy te materiały do sądu nie wpłynęły.
Panie mecenasie, ale czy organy ścigania, ABW, policja, prokuratura mają jakikolwiek czas na złożenie takich dowodów, jeżeli taka rozprawa o zażalenie jest już wyznaczona, jej termin i ma się odbyć? Czy organy ścigania nie mają takiego terminu i tak naprawdę możemy przeciągać tę sprawę w nieskończoność? Jeżeli sąd żąda materiału dowodowego, to ten materiał, czyli inaczej, nie ma jakichś terminów tutaj zakreślonych, ale ten materiał na żądanie sądu powinien zostać przedłożony niezwłocznie. Tym bardziej, że widzimy, w jakim stanie jest ksiądz Olszewski. Każda kolejna doba, każdy kolejny tydzień w areszcie tymczasowym, podkreślajmy to, no, z pewnością wpłynie na dalsze jego komplikacje. Panie mecenasie, już mamy informację o tym, że te materiały dowodowe, czy to ze stacji benzynowej, czy z tego pokoju przesłuchań, no albo są zagubione, albo ich nie ma, albo nie można ich znaleźć. Takie kluczenie troszkę tutaj organów ścigania pojawia się w tej sprawie. Czy myśli pan, że uda się oczywiście takie materiały dowodowe dostarczyć i ta sprawa w końcu na wokandzie stanie i będzie rozpatrzone to zażalenie? Proszę Państwa, panie doktorze, zażalenie zostanie rozpatrzone tak czy inaczej. Czy zostaną doręczone te materiały dowodowe, czy nie. Tylko wtedy na niekorzyść księdza Olszewskiego, tak? Jeżeli nie będzie tego materiału dowodowego, no bo nie daj Boże się zagubił albo coś innego się z nim stało. Sąd podejmując decyzję procesową w tym zakresie, będzie miał pod uwagę całokształt materiału dowodowego. Niewątpliwie fakt niewypełnienia przez organy ścigania żądania sądu, nieprzedłożenia żądanego materiału dowodowego, chociaż ten materiał niewątpliwie musiał istnieć, ponieważ fakt stwierdzenia istnienia kamer w pomieszczeniach, w których przebywał ksiądz Olszewski, czy też zapisu kolejnych czynności procesowych, chyba tutaj nie podlega wątpliwości. Jeżeli tutaj problemy stwarzane, jeżeli tutaj organy ścigania stwarzają problemy z dostarczeniem tego materiału dowodowego, to tym samym uwiarygadniają wyjaśnienia księdza Olszewskiego w tym zakresie. Więc to niekoniecznie musi się skończyć tym, że bez materiału dowodowego sąd nie da wiary wyjaśnieniom księdza Olszewskiego. Tym bardziej, że ta sprawą księdza Olszewskiego cała Polska żyje już od marca. Może trzeba wyręczyć organy ścigania. Drodzy Państwo, jeżeli ktoś z Państwa posiada jakiekolwiek informacje, jakiekolwiek zdjęcia, nagrania wideo, może ktoś z Państwa był na tej stacji benzynowej, na której był ksiądz Olszewski w trakcie zatrzymania tak naprawdę, prosimy przesyłać, czy to do nas, do Telewizji Republika, do dziennikarzy, czy bezpośrednio właśnie do prokuratury, do sądu. Być może w ten sposób uda się tę sprawę trochę przyspieszyć. Jest jeszcze jedna kwestia dotycząca przedłużenia o kolejne 3 miesiące tymczasowego aresztowania księdza Olszewskiego. 9 dni już jego adwokaci, obrońcy czekają na uzasadnienie sądu w tej sprawie. No przez to nie mogą złożyć zażalenia również i na to przedłużenie aresztu. Panie mecenasie, czy tutaj w tym aspekcie sąd ma termin na przesłanie obrońcom, pełnomocnikom księdza Olszewskiego takiego uzasadnienia, by takie zażalenie można było złożyć? Czy również tą sprawę można de facto przeciągać w nieskończoność? No bo nie dość, że nie ma tego uzasadnienia dotyczącego przedłużenia aresztu, no to jeszcze co 3 miesiące de facto można kolejny zarzut przedstawiać księdzu Olszewskiemu i na podstawie kolejnych dowodów, które zostaną wyciągnięte z szuflady, można taki areszt przedłużać. Dlaczego? Jeśli pan pozwoli, ja jeszcze przez chwilkę pozostanę przy tym wątku zatrzymania księdza Olszewskiego, ponieważ Instytut Ordo Iuris złożył opinię amicus curiae, czyli przyjaciela sądu, w ramach właśnie czynności zażalenia, związanych ze złożeniem zażalenia na zatrzymanie. Tam przedłożyliśmy szereg, zwróciliśmy uwagę z punktu widzenia prawnego na szereg okoliczności mających znaczenie z punktu widzenia właśnie oceny zachowania funkcjonariuszy publicznych z punktu widzenia zakazu stosowania tortur, czy też innego okrutnego, nieludzkiego, poniżającego traktowania. Ja, proszę Państwa, tam w tym piśmie zwracamy uwagę na dwa stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich,
w czasie, gdy funkcję tą pełnił Adam Bodnar. Mianowicie on w 2020 roku wystąpił do ministra spraw wewnętrznych i administracji, gdzie wskazywał w ramach mechanizmu związanego z ONZ-em, to jest mechanizm przeciwdziałania czy też prewencji torturom, zwracał uwagę na nieprzestrzeganie przez organy ścigania przepisów związanych ze stosowaniem środku przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek. Zwracał też uwagę w kolejnym piśmie, tym razem do ministra sprawiedliwości, na naruszanie praw osób zatrzymanych w sytuacji, gdy nie są im dostarczane posiłki w trakcie kilkunastu godzin czynności procesowych dokonanych zaraz po zatrzymaniu osoby. Ja mówię o kilkunastu godzinach, proszę Państwa. Przy kilkunastu godzinach ówczesny Rzecznik Praw Obywatelskich, a obecnie przełożony prokuratora krajowego, czyli osoby szefującej instytucji prowadzącej postępowanie wobec księdza Olszewskiego, pisał w ten sposób. Ja jeszcze raz wskazuję, kilkanaście godzin bez pożywienia ksiądz Olszewski właściwie nie miał dostępu do posiłków i żywności prawie przez 3 doby. Takie zachowanie ówczesny Rzecznik Praw Obywatelskich kwitował w ten sposób. Prowadzi to w praktyce do naruszenia wynikającego z artykułu 41 ustęp 4 Konstytucji RP nakazu traktowania każdej osoby pozbawionej wolności w sposób humanitarny, a także może naruszać artykuł 40 zdanie pierwsze Konstytucji RP, który stanowi, że nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu lub karaniu. Wtedy Rzecznik Praw Obywatelskich, wtedy Adam Bodnar widział problem tego typu zachowania. Teraz jako prokurator generalny, teraz tego typu zachowania w ogóle go nie obchodzą. Wręcz przeciwnie, jego podwładni tego typu zachowania uprawiają. Natomiast wracając co do kwestii uzasadnienia, no to jest, mamy zasadniczy problem. Jeżeli nie ma uzasadnienia, nie ma możliwości złożenia zażalenia. Już w takiej sytuacji termin do złożenia zażalenia biegnie od chwili doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. No tak, ale czy sąd ma termin na przesłanie takiego uzasadnienia obronie? Sąd powinien również to zrobić właściwie niezwłocznie, ponieważ zdaje sobie sprawę z tego, że od czasu jego procedowania zależy termin dalszego pozbawienia wolności obywatela Rzeczypospolitej. Tak, panie mecenasie, ale tutaj po raz kolejny pojawia się taki termin niezwłocznie. I pytanie, czy to niezwłocznie, to jest niezwłocznie dla księdza, niezwłocznie dla sądu, czy niezwłocznie dla organów ścigania? I komu tak naprawdę zależy, by tę sprawę przeciągać? Bo nie mając terminu, możemy czekać w nieskończoność. No. Termin tutaj też zdaje się, że nie ma określonego, nawet instrukcyjnego. Niemniej jednak mamy, proszę Państwa, do czynienia z wyjątkową sytuacją. Obywatel Rzeczypospolitej jest pozbawiony, właściwie niezależnie od tego, czy jest człowiek pozbawiony wolności bez prawomocnego wyroku sądowego. Cały czas istnieje domniemanie niewinności. To jest środek, który stanowi pewne tymczasowe zabezpieczenie prowadzenia postępowania. Nie może być tak, że sąd, że z winy sądu ten okres przebywania podejrzanego w areszcie śledczym przedłuża się z tego powodu, że sąd tak długo pisze uzasadnienie postanowienia o przedłużeniu się tego środka zapobiegawczego. Jest jeszcze w tej sprawie artykuł 259, paragraf 1 kodeksu postępowania karnego i wydaje się, że chyba ta przesłanka tutaj zachodzi, jeśli chodzi, negatywna przesłanka, jeżeli chodzi o stosowanie tymczasowego aresztowania, niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia. Czy sąd powinien również taki paragraf wziąć pod uwagę, panie mecenasie? Ja też nie chcę niejako tutaj wchodzić w paradę obrońcom księdza Olszewskiego. Niemniej jednak widzimy jego stan zdrowia. Pytanie jest takie, czy w tych okolicznościach, w tej sytuacji biegli powołani przez sąd nie powinni
przyjrzeć się stanowi zdrowia księdza Olszewskiego. Tam z tego, z przekazów medialnych wynika, że z problemem zdrowotnym mamy nie tylko do czynienia w stosunku do osoby, w przypadku osoby księdza Olszewskiego, ale również w przypadku osób pozostałych, w tym wypadku urzędniczek Ministerstwa Sprawiedliwości. Więc tutaj jest pytanie, czy sąd nie powinien zasięgnąć wiedzy specjalistycznej powołanych przez siebie biegłych, czy dalsze przebywanie tych osób w areszcie śledczym rzeczywiście nie stanowi niebezpieczeństwa, poważnego niebezpieczeństwa dla ich zdrowia, nawet życia. Przed chwilą Państwo widzieli na swoich ekranach z lewej strony księdza Olszewskiego po tych kilku miesiącach spędzonych w areszcie wydobywczym, a po prawej to nie jest ksiądz Olszewski sprzed aresztowania oczywiście. To jest ruski agent, szanowni Państwo, wypuszczony na wolność już po wylądowaniu w Rosji. Widać zdecydowanie stan zdrowia tych obu panów różni się diametralnie na pierwszy rzut oka. Panie mecenasie, bardzo dziękuję za ten komentarz. Tak jak powiedziałem we wstępie, będziemy oczywiście tę sprawę dla Państwa śledzić, monitorować i informować o wszystkich najświeższych informacjach przekazywanych między innymi przez obrońców. Mecenas, adwokat Paweł Szafraniec, Ordo Iuris. Jeszcze raz, panie mecenasie, bardzo dziękuję. Spokojnego dnia życzę. A my, drodzy Państwo, robimy krótki przecinek i już za chwilkę wracamy z kolejną porcją publicystyki w ten sobotni poranek.